jak sprawić, by kobiety były jeszcze bardziej aktywne w życiu publicznym? Przede wszystkim powinniśmy zacząć same od siebie, czyli skoro są już kobiety na listy, skoro tak bardzo walczyłyśmy o parytety, na szczęście są chociaż kwoty uchwalone, dlatego wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy zadbać o siebie i kobieta, żeby w końcu zaczęła głosować na kobiety. Musimy sprzyjać aktywności kobiet również poprzez pewne rozwiązania prawne, bo tak jak to było w 1918 roku, kiedy wówczas PPS wpadł na pomysł, tak jak to było na Zachodzie, aby dać prawa kobietom, prawa wyborcze. Tak teraz to, co te rozwiązania, które są daleko jeszcze nie nowoczesne, ponieważ powinien być uwzględniony parytet 50-50 i suwak, czyli naprzemiennie kobieta-mężczyzna. Ale to jest olbrzymi krok do przodu i uważam, że akurat właśnie Lewica dba o kobiety i SLD ma tych kobiet najwięcej na listach. Przede wszystkim należy uchwalić wreszcie ustawę parytetową, dlatego że same kwoty nie wystarczą i jak widzimy po listach różnych partii politycznych, żeby zapewnić realny dostęp kobiet do władzy publicznej, do polityki, ale też do życia gospodarczego. Należałoby również zapewnić kwoty w zarządach spółek Skarbu Państwa, co proponuje właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest za ustawą parytetową i na pewno w przyszłej kadencji Sejmu, jeżeli ta ustawa ponownie pojawi się w Sejmie, na pewno posłowie i posłanki Sojuszu Lewicy Demokratycznej będą głosować za. Wszyscy poparli, ale w każdym razie większość poparła tak zwany projekt parytety. Jak przy tym Sejm pogrzebał, z parytetów wyszła kwota. Ja wiem, dlaczego w Polsce tak wielu uczniów oblewa maturę. No bo jeśli u posłów 50% znaczy to samo, co 35%, no to maturzyści oblewają maturę z matematyki. Więc po pierwsze, najpierw rzeczywiście przestać deklarować, zacząć realizować. Po drugie, proszę bardzo, PO się szczyci. Mamy tyle jedynek kobiet. Kłopot polega tylko na tym, że one są w tych okręgach, gdzie PO zawsze przegrywa. Ja rozumiem, że PO sobie pomyślało staropolskim, bo oni lubią te tradycyjne rozwiązania, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. No ale przy wyborach może to nie wyjść.